Powiedz mi z sytuacji, kiedy musiałeś podjąć w mnieniu oka ważną decyzję i mam nadzieję, że zgodzi się ze mną, że jako policjant takie decyzje będziesz podejmował niezwykle często. Nawet Multi sprawdza twoją zdolność do rozwiązywania problemów i ufam, że przygotujesz sobie odpowiedź na to pytanie, oczywiście dostosowaną do pracy, którą aktualnie wykonujesz. Przykładowa odpowiedź. Pracowałem kiedyś dorywczo w fast foodzie nad morzem i tego dnia mój szef pojechał załatwić coś w Sanepidzie, jakieś ważne sprawy i jeszcze na dokładkę zapomniał swojego telefonu komórkowego. Podeszła do mnie kobieta, która przyniosła zamówioną wcześniej porcję jedzenia, przyszła z reklamacją i poskarżyła się, że danie było bardzo i to bardzo zimne, a nawet wewnątrz było kawałki lodu. Niestety tortilla y, nie była dogrzana Właściwie na mikrofali, tak więc niewątpliwie to danie było niejadalne. I normalnie szef podejmował decyzję w takich sprawach. I gdyby był na miejscu, podszedłbym do niego, wyjaśnił szybko całą sytuację, a on zająłby się refundacją. Ponieważ był on niedostępny, musiałem niestety zadecydować samemu i bardzo się bałem, że dostanę odpierdziel od szefa, jak wróci. Jeżeli oczywiście ja podejmę złą. Decyzję. Także przeprosiłem bardzo klientkę, zwróciłem jej pieniądze ze swoich napiwków. Przygotowałem następną porcję. Sprawdziłem oczywiście, że jedzenie było wystarczająco ciepłe. Podałem do stolika i na dokładkę dałem dodatkowy kupon na kolejny posiłek na następny dzień. Czyli jak tutaj widzisz. Przy metodzie star masz trudną sytuację i Twoją akcję, ale jakie tutaj są pozytywne rezultaty? Co by szef powiedział na takie załatwienie sprawy? No jak potem było z tą klientką? Także ważna uwaga, bo większość z Was się skupia tylko na y, trudnej sytuacji Twojej akcji, a zapomina o tym. Pozytywnym rezultacie, a ty o tym oczywiście nie zapomnisz. Szef jak wrócił bardzo się ucieszył i podziękował mi serdecznie za takie rozwiązanie problemu, że klient był zadowolony. No i oczywiście zwrócił mi pieniążki, a poza tym dostałem małą premię. I, i ta pani jeszcze nie raz przychodziła do naszej restauracji, tak więc musiała być również zadowolona z obrotu. Sprawy. I to w zasadzie wszystko, ale jeżeli nie masz takiej historyjki w zanadrzu i to już dobrze opracowanej, to może być ci trudno przypomnieć sobie podczas rekrutacyjnego stresu. Wierz mi, nie takie rzeczy ludzie zapominają jak są na egzaminach i możesz ględzić bez sensu, aż zanudzisz psychologa, dodając jakieś nieistotne do sprawy opisy, zamiast mówić krótko i na temat. Także mówił Darek Kraśnicki, twój multiguru. I Pamiętaj, że przy tak zwanych pytaniach behawioralnych, czyli takie, które opierają się na Twoim zachowaniu, że musisz podać przykład z Twojego zachowania. Star Method is the best. Sytuacja, Twoja jakaś tam yy, obecność w tej sytuacji, prawda? Yy, akcja i pozytywne rezultaty. Metoda Star, nie wymyślona przeze mnie, ale do dzisiaj skuteczna.